Witam wszystkich w kolejnym materiale. Jak już wiemy z poprzedniej części, drugą popularną biblioteką wykorzystywaną podczas tworzenia testów automatycznych jest test NG. Dziś postaramy się pokrótce przedstawić Wam najważniejsze fakty dotyczące właśnie tej biblioteki. A więc zaczynajmy. Test NG to biblioteka do automatyzacji testów dla Java, stworzona przez Cedrica Bausta. Liczne ograniczenia JUnit i NUnit zainspirowały autora do stworzenia narzędzia, które je przezwycięży. Jego celem jest objęcie wielu kategorii automatyzacji testów. Testowanie jednostkowe, testy funkcjonalne, testy end-to-end oraz integracyjne. Eliminując większość ograniczeń szkieletu biblioteki JUnit, ta struktura automatyzacji testów w Java daje możliwość pisania bardziej elastycznych i zaawansowanych testów. Chociaż aby móc korzystać z tej struktury automatyzacji, jak w przypadku oczywiście JUnit, potrzebna jest przynajmniej podstawowa znajomość języka programowania Java. Biblioteka pojawiła się po raz pierwszy w czasie, gdy wszyscy korzystali jeszcze z JUnit w wersji trzeciej. Biblioteka TestNG oferowała nowe funkcje, które nie istniały wówczas w projektach, koncentrując się przy tym na rozbudowie możliwości testowych. Niektóre z funkcji, takie jak na przykład użycie adnotacji, było czymś zupełnie nowym. W bibliotece JUnit zostały one dopiero dodane w wersji czwartej, czyli po opublikowaniu już wcześniej wspomnianego TestNG. TestNG używa, podobnie do JUnita, również adnotacji do identyfikacji metod określających test. Podstawowymi adnotacjami w TestNG są test, before suit, after suit, before test, after test, before groups, after groups, before class, after class, before method i after method. Temat adnotacji będzie szerzej omawiany w następnej części naszej serii wraz z klasami oraz metodami testowymi. Odnośnik do pełnej dokumentacji opisującej również wszystkie adnotacje znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu. Na zakończenie, korzystając ze stworzonego podczas poprzedniej prezentacji projektu z wykorzystaniem narzędzia Maven, przejdziemy teraz do prezentacji podstawowej klasy testowej TestNG oraz uruchomimy dzięki niej nasz test. W tym celu, po otwarciu naszego projektu, musimy w pierwszej kolejności dodać bibliotekę TestNG do naszego projektu. W tym celu, analogicznie jak dodawaliśmy bibliotekę Selenium do naszego projektu, przechodzimy do repozytorium Mavena, wyszukujemy potrzebne dane dla wybranych oczywiście elementów i dodajemy je do naszego pliku pom.xml w projekcie. Następnie tworzymy nową klasę lub, korzystając z tej już stworzonej poprzednio, pamiętając oczywiście o usunięciu metody main, wprowadzamy do niej podstawowe adnotacje. Następnie tworzymy nasz podstawowy test, a bazą naszego testu będzie przykładowy skrypt, który omawialiśmy na poprzedniej prezentacji. Jak widzimy, zapis naszego kodu skryptu uległ małej zmianie, wszystko dzięki wykorzystaniu adnotacji zawartych w bibliotece TestNG. Następnie pod adnotacją test wprowadziliśmy resztę naszego kodu. Jak poprzednim razem, w pierwszej linii inicjujemy naszego drivera, następnie wyszukujemy kolejno pole email oraz password i wprowadzamy wybrane dane. Następnie wyszukujemy przycisk logowania, a następnie klikamy w niego. Następna linia odpowiada za sprawdzenie, czy tytuł strony aplikacji zgadza się z podanym w naszym kodzie. Jeżeli tytuł jest poprawny, w konsoli zostanie wydrukowany wybrany przez nas komunikat. Za wydrukowanie tekstu w konsoli odpowiedzialna jest oczywiście ostatnia linia naszego kodu. Po zakończeniu testów nasza przeglądarka zostanie zamknięta.
Na tym kończymy dzisiejszy materiał, natomiast zapraszamy już jutro na krótkie porównanie Test NG i JUnit. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał, by być na bieżąco z naszymi materiałami. Trzymajcie się, hej!